Od czasu, gdy niemiecki designer Peter Schreier zajmuje się szeroko pojętym kreowaniem wizerunku samochodów Kia, zasadniczo odmienił się sposób postrzegania tej marki przez klientów na całym świecie. Jak się zatem domyślacie, dzisiejszy odcinek poświęcimy samochodom właśnie tego koreańskiego producenta. Lecimy z tematem. Jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim, a oto potwierdzenie. W jednym czasie trzech klientów z różnych części Polski przyjechało do nas samochodami marki Kia, aby zamontować instalację gazową. Nowy Proceed z rocznik 2020, który przyjechał do nas z Poznania. Kia Optima rocznik 2016, która przyjechała do nas z Warszawy. Jednak dzisiejszy odcinek poświęcimy głównie modelowi Seat, który przyjechał do nas z Chorzowa, jest z roku 2019 i występuje w wersji GT. Właścicieli samochodów oczywiście serdecznie pozdrawiamy, a o szczegółach za chwilę, jednak wcześniej krótka zajawka. Osiemnastocalowe felgi. Przedni zderzak z wlotami powietrza, reflektory wykonane w technologii LED, nawiązujące wyglądem do flagowego modelu Stinger, nieco obniżone zawieszenie, to cechy charakterystyczne dla wersji GT. Zerkniemy jednak, jak to wygląda pod maską. Czterocylindrowa jednostka o pojemności 1.6 TGDI generuje moc 204 koni mechanicznych. Na ten niezbyt duży samochód to całkiem sporo. Instalacja zabudowana jest z dbałością o szczegóły i wygląda, jakby była tutaj fabrycznie. Przejdziemy jednak do tyłu samochodu. Powyżej, pod podłogą bagażnika, którego pojemność wynosi 395 litrów, co jest jednym z lepszych wyników w tej klasie, znajduje się zbiornik gazu. Został umieszczony we wnętrze na koło zapasowe, ma pojemność 59 litrów, co w praktyce pozwala nam zatankować 47 litrów gazu, a dystans, jaki pokonamy na pełnym zbiorniku, to około 650 km. Zobaczmy, jak wygląda sprawa tankowania LPG. Jak widzicie, udało nam się zmieścić pełny zawór do tankowania gazu, więc żadne dodatkowe przejściówki nie będą tutaj konieczne. Będąc z tyłu samochodu, zapomniałem Wam wspomnieć o charakterystycznym tłumiku, który został zamontowany przez zewnętrzną firmę i ma bardzo sportowy charakter. Przejdziemy jednak teraz do środka samochodu. Wygodne sportowe fotele z czerwonymi akcentami, czarna podsufitka, spłaszczona u dołu kierownica, a także logo GT. W środku da się odczuć sportowy charakter. Ponadto jakość zastosowanych materiałów, jak i spasowanie elementów są na dobrym poziomie. W przypadku nowych bądź paruletnich samochodów nasi klienci często wykupują dodatkową gwarancję i w sytuacji, gdy producent samochodu odrzuci reklamację, możemy właśnie skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt to około 600 zł. A aby gwarancję dodatkową zachować, należy serwisować samochód co roku bądź co 15 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności, co wystąpi wcześniej. Kwestie spalania i oszczędności opowiemy w trasie. Zapraszam na przejażdżkę. W samochodach z wtryskiem bezpośrednim, czyli we wszystkich, które widzieliście w dzisiejszym filmie, tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach. W Automixie od wielu lat codziennie montujemy takie instalacje, a każdą nietypową realizację nie traktujemy jako problem, lecz jako wyzwanie. Zdaję sobie sprawę, że są zwolennicy instalacji gazowych. Co sądzisz o ideologii LPG? Co mogę sądzić o LPG? Tankuję sobie LPG. Jest spoko, bo jest taniej. Dobra, dzięki. Jak i przeciwnicy. Absolutnie mi się to nie podoba. Czyli pani jest zwolenniczką ideologii LPG? Nie. Przeciwniczką? Przeciwniczką. To co pani się nie podoba w LPG?
proszę mi nie zadawać pytań. Niemniej jednak filmami na tym kanale chcemy Wam pokazać, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych i że naprawdę bardzo dużo klientów z różnych części Polski decyduje się na montaż instalacji gazowej. Nie należy się bać, jeżeli chcecie rzeczywiście zaoszczędzić pieniądze, to bardzo dobry wybór. Jak już wspomniałem o wydatkach, to przy średnim spalaniu w SID-zie na poziomie około 8 litrów, koszt pokonania 100 km na benzynie to około 40 zł. Samochód pracując na instalacji gazowej będzie pobierał około 7,5 litra gazu plus 1,5 litra benzyny podczas jazdy autostradowej, nie przekraczając prędkości 140 km na godzinę, a podczas jazdy lokalnej, nie przekraczając prędkości około 80 km na godzinę, spalanie gazu będzie wynosiło 6,5 litra plus 1,5 litra benzyny. I mam oczywiście na myśli spalanie na 100 km. Podczas dynamicznej jazdy ten samochód oczywiście będzie spalał o wiele więcej paliwa, nawet do 15 litrów. Przechodząc teraz do oszczędności, na każdych 100 km zaoszczędzimy około 20 zł, po przejechaniu 1000 km będzie to 200 zł, a po przejechaniu 10 tysięcy km zaoszczędzimy 2000 zł. Koszt zabudowy instalacji zwróci się po plus minus 25-30 tysiącach przejechanych kilometrów. Co ważne, silnik na zasilaniu gazem pracuje identycznie jak na zasilaniu benzyny. Nie ma ani grama różnicy w komforcie czy dynamice jazdy. Turbosprężarka, 204 konie mechaniczne oraz moment obrotowy na poziomie 265 Nm w szerokim zakresie obrotów. W samochodzie o masie około 1300 kg. Są to bardzo dobre osiągi. Przyspieszenie do setki rzędu 7 sekund. Fajnie. Basowe brzmienie silnika w SID GT wzmacniane jest elektronicznym generatorem dźwięku, który współpracuje z silnikiem i dostarcza je do kabiny. Zewnętrzna firma wykonała tuning i tutaj są dodatkowo otwierane klapy w tłumiku za pomocą pilota. 10 lat temu nikt nawet by nie dopuszczał myśli, żeby porównywać tą markę do europejskich producentów. Aktualnie sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Podsumowując, stosunkowo za rozsądne pieniądze możemy kupić nowy, dobrze wyposażony samochód, a po montażu instalacji gazowej również bardzo ekonomiczny. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Aha, bo zapomniałem, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału oraz zostawić łapki w górę. Na razie.